Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz Wiary. Zapraszam do słuchania! Witam Was serdecznie. Po raz pierwszy nagrywam mój odcinek z Krakowskiego Klasztoru. Udało mi się tutaj przeprowadzić. No i pomyślałem, że czas na samotny odcinek, więc on będzie dzisiaj bardzo konkretny. Chciałbym Wam opowiedzieć o duchowości. No właśnie, będzie odcinek o duchowości, który z kolei będzie związany z kolejnym odcinkiem, który będzie mówił nam o kierowniku duchowym i o spowiedniku. Chciałbym, żeby się te dwa tematy spięły ze sobą, ale żeby to zrobić, no to właśnie muszę wyjść od tego, czym jest duchowość i jaką my osobiście, sami mamy duchowość, jak w niej się postępować i jak w ogóle to wszystko ogarnąć. Kiedy myślicie duchowość, to co Wam przychodzi na myśl? Ciekawy jestem, jaką macie definicję. Czy, próbujecie, czy próbowaliście sobie to kiedyś zdefiniować? Ja przyznam szczerze, że odrobiłem trochę zadanie domowe, no i próbowałem znaleźć w tradycji, czym jest duchowość, jak na duchowość należy patrzeć. No i odpowiedź naprawdę, naprawdę nie jest łatwa. Dałem tą chwilę, żebyście się zastanowili czy macie odpowiedź. Więc ja tak, najpierw próbowałem znaleźć w jakimś no, szerokim kontekście różnych książek, potem wziąłem katechizm Kościoła Katolickiego. W katechizmie przeczytałem ten katechizm, przeglądałem wszystko, nie znalazłem jakiejś wyraźnej odpowiedzi, więc co zrobiłem? Pomyślałem sobie, dobra, to wyrzucę ten katechizm czatowi GPT i wrzuciłem, zaciągnąłem cały katechizm i zapytałem czata GPT, co on rozumie przez duchowość. No i wysłał mi taki About, że zupełnie, zupełnie, zupełnie się zagubiłem. Wydaje się, że to pojęcie jest takie oczywiste i takie jasne dla nas, czym jest duchowość i my potrafimy w sposób taki jednoznaczny określić, czym jest duchowość, ale kiedy dochodzimy później do yy, tak naprawdę definicji i pytania się o to, czym jest duchowość, to bardzo trudno ją nam nazwać. I myślę, że łatwo nam jest właśnie przeciwstawić ją materii. Czasem mówimy, że to jest to, co nie jest materialne w nas, tak? Kiedy mówimy o ciele, no to mówimy o psychice, która jest tym, tą częścią psychy, i o duchowości, która jest czymś większym, czymś związanym z duchem, nienamacalnym i tak dalej. I nie jestem przekonany, że do końca to jest słuszna definicja. Ten moment zrozumienia czym jest duchowość jest ogromnie ważny, po to, żeby też wzrastać w, no właśnie wzrastać w duchowości po prostu i przed Panem Bogiem. Zrobiłem research, tak jak wam powiedziałem. No i na koniec dnia tak sobie doszedłem do takiego wniosku, takich definicji. One są zebrane z różnych źródeł, więc. Nie są związane z jakąś jedną wyraźną tradycją, ani nie znalazłem nigdzie takiej wyraźnej definicji tego, czym jest duchowość, ale od, zobaczyłem, że duchowość to głęboko osobiste, trochę będzie definicyjnie, ale w ogóle, po pierwsze, to jest głęboko osobiste, to znaczy, że to jest związane ze mną, z moimi preferencjami, z moim doświadczeniem osobistym, życiowym, tego, co we mnie jest, czyli duchowość to jest głęboko osobiste i wewnętrzne, czyli coś, co nie jest na zewnątrz, coś, co dokonuje się w moim wnętrzu, w moim byśmy powiedzieli jestestwie, zaraz powiem o sercu, bo serce w znaczeniu biblijnym będzie lepsze, czyli duchowość to jest osobiste i wewnętrzne doświadczenie wiary. Ale też jest to sposób przeżywania tej wiary, i to wszystko nas prowadzi do relacji w tym kontekście, w kontekście chrześcijańskim, oczywiście, bo o nim mówimy, do relacji z Panem Bogiem i podążaniem za naukami Jezusa Chrystusa. Spróbuję to powtórzyć, żeby Wam to jeszcze raz usystematyzować. Zatem duchowość to jest osobiste i wewnętrzne przeżywanie, doświadczanie wiary oraz Jego i wyraz tej wiary na, na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, ona też jest, ten moment duchowości jest związany z pojęciem serca i w Piśmie Świętym to jest ważne, żebyśmy Żebyśmy sobie to przypominali, ciągle w Piśmie Świętym pojęcie serca jest takim miejscem, ośrodkiem, w którym jest cały człowiek. Wszystko to, co najważniejsze i to, co najistotniejsze, to jest właśnie w naszym sercu. I bywa właśnie dobrze to zobaczyć, to, to pojęcie biblijne serca, bo to jest ośrodek myśli, to jest ośrodek decyzji, to jest ośrodek sumienia. To jest jakiś rodzaj takiego, byśmy powiedzieli współczesnym językiem głębokiego jestestwa. Jest związane z. Z tym, dokąd człowiek zmierza, i bardzo często Biblia będzie mówiła, że serce jest samym miejscem spotkania Pana Boga. Dlatego duchowość, no właśnie, łączy się z tym takim niematerialnie nazwanym sercem, bo oczywiście nie chodzi tutaj o organ serca, tylko o coś. Ta intuicja, intuicja biblijna jest piękna, bo ona pokazuje, że trochę do końca. Nie da się umieścić tego serca w jakimś jednym konkretnym właśnie punkcie czy miejscu. W ten sposób trochę powiedzieliśmy sobie, skąd czym jest duchowość, ale bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć też, że ona może być trochę inna w, w każdym człowieku. Nie tylko może, ale prawie na pewno jest w każdym z nas nieco inna. I kiedy myślimy sobie o tym, no właśnie, trzeba zadać sobie to pytanie, dlaczego ona jest trochę inna i skąd się biorą te. Elementy i nasza duchowość poszczególnych, każdego z nas, osobna, ona czerpie swój, kształtuje się z, z takiego kontekstu biblijnego, czyli z tego, w jaki sposób słuchamy Pisma Świętego, jak przed Pismem Świętym jesteśmy, jak doświadczamy Pana Boga. Ona też łączy się z tradycją i z tym, co co wpływa na nas, chociażby właśnie różnych instytutów zakonnych, lokalnych tradycji. Wiecie, kiedyś jeden z moich braci mówił, właśnie dominikanin, mówi tak, zacząłem, byłem wyświęcony, zacząłem głosić kazania i mówię, wychodzę na mszę, tyle lat formacji, tyle bycia z dominikanami, wychodzę na mszę, zaczynam mówić kazanie i słyszę swojego proboszcza przeraził się tym. mówi, no jakby tak bardzo wrosł w tą tradycję, m, miejsca swojej parafii, że trudno mu było z tego, zrezygnować w sensie, jakby trudno mu było odejść od tego wszystkiego, tak żeby nie został nie został zauważony. No I jakby to jest część jego duchowości, więc to, w jaki sposób my się kształtujemy w tych różnych miejscach, jak, to, jak tego doświadczamy, no to po prostu wpływa na naszą duchowość. Zarówno Pismo Święte, Instytuty Zakonne, nasz kontekst z Kościołem, nasza parafia, różne teksty, które czytamy, lektury duchowe to Wszystko, co sprawia, że my się trochę kształtujemy duchowo, no i właśnie to też jest fajne, że tutaj od razu widzimy też ten konkret duchowości. Bo czasem się myśli, to mała będzie dygresyjka, ale jak czasem pytam ludzi o duchowość, to tak jakby sobie wyobrażają osobę gdzieś tam z, tym, z tą głową w jakimś niebie, ledwo stępującą po ziemi, a to w ogóle jest zupełne, zupełne nieporozumienie. Duchowość tym nie jest, duchowość jest też jest tym konkretnym. Właśnie codzienności i zwyczajności. No i w ten sposób właśnie możemy sobie powiedzieć, że też nasza duchowość kształtuje się przez to, w zależności od tego, jakie teksty czytamy, jakie lektury na nas wpływają. Co dla nas jest bardzo ważne, jaką, w jakiej kulturze wzrastamy i co dla tej kultury jest ważne, jakie jest moje osobiste doświadczenie wiary Pana Boga, ale też właśnie tych zwyczajnych rzeczy codziennych, które wydawałoby się są dalekie od duchowości, ale jeśli sobie przypomnicie ten motyw dotyczący serca, to przypomnicie sobie, że tam no właśnie jest cały ośrodek człowieka, że duchowości nie da się oddzielić od naszych przeżyć, naszych doświadczeń, naszej Historii, wręcz przeciwnie, ona jest istotowo z nią złączona. Duchowość jest też y, motywem, jest, y, może być też motywem danego postępowania w moim życiu. Czasem jest tak, że właśnie postępuję tak czy inaczej, dlatego że mam taką duchowość. Na przykład są takie osoby, które swoją duchowość wyrażają w, w życiu na przykład ubogo. Mają takie przekonanie, i nie rozbijamy tego oczywiście, że ponieważ Jezus żył u Boga, był kaznodzieją wędrownym, to że oni powinni też naśladować Pana Jezusa w taki sposób i w taki sposób za Panem Bogiem postępować. W jaki sposób nasza duchowość, ona wyraża się też na zewnątrz naszego życia, w naszym postępowaniu. I to jest bardzo ważne. Znowu, popatrzcie, kolejny moment, który. Nie odrywa duchowości od naszego zwykłego życia, tylko wręcz przeciwnie, naszą duchowość lokuje w naszym życiu i naszej zwyczajności. Jest ona po prostu wpływa na moje postępowanie, w zależności od tego, jaką mam duchowość, to potem tak żyję na zewnątrz. I czymś innym będzie duchowość dominikańska, a czymś innym franciszkańska. Zaraz o tym Wam trochę więcej opowiem. Albo nie, może teraz, to jest dobry przykład. Jeżeli mówimy o tym, poruszyłem ten temat ubóstwa. Prawda? czyli jakby duchowość wyraża się w ubóstwie. No i macie dwa zakony, dominikanów i franciszkanów. No i podobno nawet sam papież nie wie, gdzie się zgubiły śluby franciszkańskie i dominikańskie jeśli chodzi o A ubóstwo, ale zasadniczo jest tak, że my składając nasze śluby zakonne, ślubujemy też ubóstwo i dla dominikanów ubóstwo od samego początku zakonu było środkiem do głoszenia Ewangelii, ponieważ dominikanie powstają w takim Kontekście, co zresztą niedługo usłyszycie, 8 sierpnia będę rozmawiał z Tomkiem Kaliszem o powstaniu zakonu. Dominikanie powstają w takim kontekście, w którym sam fakt bycia ubogim pomaga w głoszeniu Ewangelii, więc ubóstwo nie było dla nas celem samym w sobie, nie było wyrazem. Naszej ascezy, tylko było elementem głoszenia Ewangelii, było pewnym środkiem. U Franciszkanów raczej ja dobrze nie znam duchowości franciszkańskiej, ale jeśli ją dobrze rozumiem, no to ono było celem samym sobie. To był sposób życia, styl ich życia i doświadczenia Pana Boga. Więc widzicie, tutaj mamy pewną różnicę. Jeden i drugi zakon z założenia żyje u Boga, natomiast realizacja tego ubóstwa. Jest, jest trochę inna. To jakby, czy, motyw, czy, czy, czy motyw danego postępowania jest, czy duchowość, która mówi i opisuje, prowadzi nas do tego ubóstwa? Jest zdecydowanie inna, franciszkańska i dominikańska. I też, kiedy myślimy sobie o duchowości, to trzeba sobie powiedzieć, że ona wyraża się w różny sposób. W zależności od tego, jaką mamy duchowość, to będziemy trochę inaczej się modlili, trochę inaczej będziemy przeżywali, czy jeśli to dotyczy kapłanów, sprawowali sakramenty. To jest ważny moment, zaraz o tym nie zaraz, tylko w kolejnym odcinku, czyli za miesiąc, usłyszycie, dlaczego skupiam się na tym. Inaczej, inną liturgię możemy lubić, czy w innej liturgii będziemy chcieli uczestniczyć, inaczej będziemy prowadzili nasze życie sakramentalne, czy też inaczej będziemy podchodzili do astezy. Zobaczcie, że nasza duchowość wyraża się w tym wszystkim, co jest zewnętrzne i co jest jakby tak bardzo dla nas ważne do naszego przeżycia. Myślę, że już podprowadziłem Was pod y, pewność co do tego, że możemy mieć różne duchowości. W zależności od tego, jaki, jakimi jesteśmy osobami, to ta nasza duchowość będzie trochę inna. I rzeczywiście, tradycja kościoła zna bardzo różne duchowości. I myślę sobie, że to jest dobrze, żeby uświadomić sobie, że my po prostu w tych różnych duchowościach y, w sposób y, nieco inny dążymy do Pana Boga i w ten sposób realizujemy naszą, nasze, naszą misję, czy, ale też nasz cel. I że właśnie. Możemy iść do Pana Boga tak samo. Będąc w jakiejś tradycji duchowej, albo będąc w zupełnie innej tradycji duchowej, i niekoniecznie jest tak, że musi być to dokładnie ta, albo inna. Po prostu są różne do, drogi do Pana Boga, jesteśmy różnymi ludźmi i coś innego dla nas jest ważne. Tak, jakby pokrótce, żebyście mieli wyobrażenie. No możemy mieć na przykład duchowość benedyktyńską, która co do zasady skupia się na pracy i studiowaniu pisma świętego. Mamy takie bardzo znane benedyktyńskie myślenie o, Labora, modl się i pracu jest jakby centralnym elementem tej duchowości. Nie będę je omawiał. Nie mamy tutaj, też nie ma potrzeby. Ja raczej chciałbym Wam zarysować tego, że możemy mieć bardzo różne duchowości, niekoniecznie właśnie one, no i w jednych się możemy znaleźć, a w innych nie. Oczywiście wszystkich nie wymienię. Na przykład duchowość franciszkańska, która jest zainspirowana życiem świętego Franciszka, będzie kładła nacisk na ubóstwo, na prostotę, na pokorę, o coś, co dominikanom bardzo brakuje, tam, pokora, i miłość w ogóle całego stworzenia, to też jest piękne. W ogóle taka mała dygresja, ja mam takie poczucie, że franciszkanie to w swojej duchowości chyba zgodzili się na to, żeby być bardzo gościenni, bo ilekroć jestem za granicą i mam do możliwość na przykład nocowania we franciszkańskim do klasztorze, to franciszkanie przyjmują z otwartym sercem i miłością. Ile razy jestem u moich braci dominikanów, no Bywa różnie. Nie zawsze jest tak wspaniale i fantastycznie jak u Franciszkanów. Więc Franciszkanie mają coś w sobie takiego absolutnie pięknego, otwartego na całe stworzenie, również na dominikańskie stworzenie. To właśnie to nie jest jakiś element takiego duchowości dominikańskiej. No właśnie, możemy mieć też taką duchowość charyzmatyczną, która bardzo będzie akcentować działanie Ducha Świętego przez modlitwę wstawienniczą, dary duchowe, wspólnotową modlitwę i no właśnie, można tak. Może być też duchowość biblijna, chociaż tutaj znalazłem też, że nie wszyscy się zgadzają z tym odniesieniem takim, że każda duchowość jakoś jest biblijna, więc i powinna być i powinna odnosić się do Pisma Świętego, no, ale może być jakiś rodzaj takiej duchowości biblijnej, która jest związana z bardzo z jakimiś odniesieniami do kolei, konkretnych postaci biblijnych, do posłuszeństwa Panu Bogu, właśnie. Nie wiem, czy to, czy to jest ideało, ale. No i mamy duchowość dominikańską. To jest, myślę, kolejne pytanie. Jesteście słuchaczami puzli, więc jesteście w tym klimacie dominikańskim. Ciekawy jestem, jakbyście sami zdefiniowali duchowość dominikańską. Ja nie wiem, jak to dzisiaj definiować. Sami bracia wielokrotnie mówią, że jeśli chodzi o duchowość dominikańską, to, to jest bardzo trudne, żeby to jakoś ująć, ale ja pomyślałem sobie, że spróbuję tak się odnieść do po prostu wzoru, do świętego Dominika, do samych początków. I jak myślę sobie o Dominiku, no to jest człowiek gorliwej modlitwy i na pewno miałby takie pragnienie, żeby to było w duchowości dominikańskiej. I myślę, że, że ono jakoś jest i funkcjonuje. W duchowości dominikańskiej też takie widzenie. Drugiego człowieka i pragnienie zbawienia wszystkich ludzi. Taki czas poświęcony dla innych, zaproszenie, otwartość, ale też w tym kontekście dominikowym, co bardzo usłyszycie 8 sierpnia, będzie jedność z kościołem i posłuszeństwo wobec kościoła. Nie wiem, jak bardzo my teraz umiemy to interpretować, ale na pewno jest to część, jak bardzo my to umiemy w tym żyć. Natomiast bardzo, bardzo jest to wpisane w naszą duchowość i w początek naszego zakonu. Tak bym spokrótce scharakteryzował duchowość świętego dominika, ale i dominikanów w ostateczności. Ale jak macie jakieś fajne pomysły na to jak scharakteryzować dominikanów, jaka jest nasza duchowość, to koniecznie proszę napiszcie na Facebooku. Ostatnia sekcja. Tego odcinka, to właściwie takie bardzo proste pytanie: jaka jest moja duchowość? Po pierwsze, chciałbym uzasadnić, dlaczego wydaje mi się, żeby to było ważnym pytaniem i żebyście sobie spróbowali ją je zadać. Dlatego, że zdefiniowanie, czy trochę przybliżenie się do swojej duchowości, a ekstra jest zrobić to z kawałkiem długopisa i zapisać sobie to, co tam wymyśliliście, pozwoli do tego, żeby trochę przybliżyć się i zrozumieć samą czy samego siebie. To z kolei w późniejszym czasie, kiedy będę wam za, za miesiąc powiadał o spowiedniku i kierowniku duchowym. To będzie bardzo ważny element, żeby znaleźć sobie, czy jakby odnosić się do takich właściwych elementów i żeby to potencjalne prowadzenie miało sens. Dlatego dzisiaj was zachęcam do tego, żeby spróbować zdefiniować i zobaczyć swoją duchowość. No i wymyśliłem sobie cztery punkty, być może to nie są to nie jest wszystko co moglibyście zrobić, może znajdziecie coś fajnego, jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pomysły. Znowu proszę was dać cie mi znać. Będziemy uzupełniać czy to na stronie w tekście, czy, czy jakoś poszerzać ten odcinek, żeby, żeby on był z dużą korzyścią. Kiedy myślę sobie o tym, jak, jak zdefiniować czy jak zobaczyć swoją duchowość, to po pierwsze sugeruję, żebyście zadali sobie takie pytanie, w jaki sposób twoja duchowość się wyraża? Znaczy jak, bo mówiłem wam o tym, że duchowość jest związana z konkretem, z życiem, z modlitwą, ze wszystkim. W jaki sposób moja duchowość prze można ją zaobserwować na zewnątrz, w jaki sposób się modlę, jaka jest moja religijność, jaka jest moja postawa, jak się zachowuję do innych, jak się odnoszę do innych, gdzie jest ten moment, właśnie w którym moja duchowość przekłada się na codzienność i w jaki sposób ona się, w jaki sposób to się odbywa. To jest pierwszy punkt, czyli w jaki sposób Twoja duchowość się wyraża. Drugi punkt, drugie pytanie, które uważam jest bardzo ważne, to z czego moja duchowość czerpie. Kiedy mówimy o duchowości, no to właśnie zawsze ona z czegoś... Czerpie jest, są jakieś książki, jakieś tradycje, jakiś zakon, jakaś parafia, kościół, co jest mi bliskie, z czego tak naprawdę w swoim życiu czerpie? Czasem może być takie pytanie: słuchajcie, czy taka odpowiedź na to pytanie, że zobaczycie, że z niczego nie czerpiecie. I że ta duchowość jest jakąś ziemią pustynną, bez, bez takiego zaczerpnięcia, i to szukanie tej wody na tej pustyni będzie czymś ogromnie ważne. Być może to pytanie też. Właśnie zrewiduje pewne rzeczy w waszym życiu. Myślę, że ono jest fajne. Z czego moja duchowość czerpie? czym się karpie? Karmie? Czy to jest jeden rys? Zobaczcie, na przykład, jakie książki, jeżeli czytacie książki duchowe czy o duchowości, to jaki rys książek jest wam bliski? Co wam daje jakby taką siłę w postępowaniu za Panem Bogiem? Trzecie pytanie, które chciałbym, chciałbym, żebyście sobie zadali, to do czego moja duchowość mnie prowadzi? Czyli co w związku z tym robię w konkrecie? czy to, że właśnie czy moja duchowość w jakikolwiek sposób wpływa na to, w jaki sposób ja żyję i czy ono się przejawia jakoś. Ja jestem głęboko przekonany, że człowiek prawdziwego życia duchowego będzie doświadczał i będzie miał jasność tego, że jego duchowość przekłada się na życie. Czasem jest łatwiej to zauważyć, czasem dużo trudniej. No, właśnie, no zostawiam was z tym pytaniem. Do czego moja duchowość mnie prowadzi? Co, co konkretnie z tą duchowością robię? Jakie są przejawy tej duchowości? I czwarty, ostatni element. Właściwie nie zadałbym, nie powiedziałbym, że to jest pytanie, ale raczej. Taki punkt, który nazywam sobie problemy, to znaczy zobaczcie, gdzie definiujecie i gdzie widzicie problemy w swojej duchowości, bo one same problemy, niestety, no niestety, no tak, problemy niestety też opowiedzą wam trochę o swojej duchowości. O to co jest, zapytajcie się o to, co jest dla was trudne w duchowości. No nie wiem takim pierwszym przykładem, który mi się może kojarzyć, to jest skrupulantstwo, przeżywanie swojej religijności w taki nadmierny, zewnętrzny sposób. No. Kiedyś nagraliśmy odcinek z Tomkiem Francem, jest na Puzzlach. Świetny odcinek o skrupulactwie. Jeżeli go nie słuchaliście, to, to bardzo bardzo konkretnie, koniecznie Was zachęcam do tego, żeby tam wró wrócić. Może być też taki motyw dotyczący trudności w rozeznaniu, że, że właśnie trudno mi jest rozeznać różne rzeczy. Zobaczenie tych trudności, które macie w duchowości pozwoli Wam na to, żeby lepiej ją opisać, lepiej uchwycić. Chwycić te rzeczy, które są w Was i które w Was się ciągną, które z kolei pomogą Wam na, jakby zobaczenie tej duchowości, pomoże Wam w tym, żeby żeby ją, chciałbym powiedzieć o kiełznać, ale to nie, nie to, ale żeby ją rozwijać bardziej. I ten kolejny odcinek za miesiąc, który będę emitował, to będzie odcinek o kierownictwie duchowym i będzie o spowiednictwie, właśnie on będzie istotowo złączony z tym, z tym, z tym dzisiejszym odcinkiem, bo wydaje mi się kluczem, żeby najpierw sobie nazwać. Jak to jaka jest moja duchowość, a dopiero później, ewentual, ewentualnie, tak, bo to też nie mam musu, później ewentualnie szukać kogoś, kto może mnie w tej duchowości w taki czy inny sposób wesprzeć. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Miejcie się jak najlepiej. Dobrego czasu wakacyjnego. Niech Pan Wam błogosławi i do usłyszenia za tydzień. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu Facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.